Załamał ręce ksiądz, zdziwiony. Wlepiwszy oczy w sędzie, ruszywszy ramiony, rzekł. To gdy Napoleon wolność Litwie niesie, gdy świat drży cały, to ty myślisz o procesie? Jeszczeż, po tym wszystkim, com tobie powiedział, będziesz spokojnie, ręce założywszy siedział, gdy działać trzeba. Działać? Cóż, sędzia zapytał. Jeszcześ z oczu moich nie wyczytał, jeszcze serce nic tobie nie gada. Ach, bracie, jeśli soplicowskiej krwi krople w żyłach macie, uważ tylko. Francuzi uderzają z przodu, a gdyby z tyłu zrobić powstanie narodu, co myślisz? Niech no pogoń zarży, niech nasz ludzi niedźwiedź ryknie. Ach, gdyby jakie 1000 ludzi, gdyby choć 500 z tyłu na Moskwę natarło, powstanie jako pożar w koło rozpostarło. Gdybyśmy my, nabrawszy Moskwie harmat, znaków, zwycięzcy szli powitać wybawców rodaków. Ciągniemy. Napoleon, widząc nasze lance, pyta, cóż to za armia? My krzyczym, powstańce, najjaśniejszy cesarzu, Litwa, ochotnicy! Pyta, pod czyją wodzą? Sędziego Soplicy! Ach! Któż by potem pisnąć miał targowic? Bracie, póki po narom stać, niemnowi płynąć, płuty w Litwie Sopliców imieniowi słynąć. Wnuków, prawnuków będzie Jagiełłów stolica wskazywać palcem, mówiąc, oto jest Soplica! Z tych Sopliców, co pierwsi zrobili powstanie! A na to sędzia. Mniejsza o ludzkie gadanie. Nigdy nie dbałem bardzo o pochwały świata. Bóg świadkiem, że nie winien grzechów mego brata. W politykę ja nigdy bardzo się nie wdawał, urzędując i pożąc mojej ziemi kawał. Lecz jestem szlachcic. Radbym plamy domu zmazać. Jestem Polak. Dla kraju radbym coś dokazać, choć duszę oddać. W szable nie byłem zbyt tęgi. Wszakże bierali ludzie i ode mnie cięgi. Wie świat, że w czasie polskich ostatnich sejmików wyzwałem i zraniłem dwóch braci Buzwików, którzy... Ale to mniejsze. To jakże wasze myśli? Czy potrzeba, żebyśmy zaraz w pole wyszli? Strzelców zebrać rzecz łatwa. Prochu mam dostatek. W plebanii u księdza jest kilka armatek. Przypominam, iż Jankiel mówił, iż u siebie ma groty do lanc, że je mogę wziąć w potrzebie. Szabel nam nie zabraknie. Szlachta na koniu wsięcie. Ja z synowcem na czele. I jakoś to będzie. O, polska krwi! Zawołał Bernardyn wzruszony, z otwartymi na sędzie skoczywszy ramiony. Prawe dziecię Soplicu, tobie Bóg przeznacza oczyścić grzechy brata twojego, tułacza. Zawsze ciebie szanował, ale od tej chwili kocham cię, jak gdybyśmy braciom sobie byli. Przygotujemy wszystko, lecz wyjść nie czas jeszcze. Ja sam wyznaczę miejsce i czas wam
obwieszczę.